Każdy, kto oglądał Gumballa, może dojść do wniosku, że Sara jest super wielką psycholką, która ma maniakalne parcie na Gumballa oraz Darwina. Jej się chyba coś wydaje. A to była tylko reakcja na to, jak Gumball założył strój postaci z jej komiksu. Tak więc przyjrzyjmy się dzisiaj Sarze oraz temu, czemu sądzę, że ona jest wariatką. W sumie to już pierwsza rzecz wpisuje ją na listę wariatów, bo nie dość, że podglądała z daleka i ukrycia Gumballa i Darwina, to jeszcze potrafiła zakraść się do ich szafy na ubrania i robić to samo. Do tego była gotowa stracić część głowy, żeby jechać razem z nimi niepostrzeżenie. I tutaj ktoś może powiedzieć, ale przecież Łukasz, to jest lód, to ona ma gałkę loda zamiast głowy i z tym się zgodzę, ale ma tam narysowane oczy i usta, więc uznajmy, że to jest głowa. Idąc dalej, to Sara robiła sobie z nimi niepostrzeżenie zdjęcia, po to by mieć nowe pamiątki do swojej kolekcji, pozostałych rzeczy Gumballa i Darwina, nie mówiąc już o tym, że się zakradała po kryjomu do łazienki, w wiadomym celu, i jeszcze to nagrywała. A wracając do jej kolekcji rzeczy, to ona sama kradła ubrania Gumballa i je nosiła, pod nieobecność chłopaków w domu. Do tego w nocy się do nich zakradała, by patrzeć z bliska, jak oni śpią. A na sam koniec fantazjowała o nich, że oni ją poślubią. Tak więc dużo tego ma na swoim koncie. I widać, że ona jest psychofanką. I ja póki co wymieniłem wam rzeczy tylko z jednego odcinka. Z jej główną rolą. I w sumie ona nie tylko pod tym aspektem jest psychotyczna. I przerażająca. Bo jej podejście do życia jest tak przerażające, że sama przestraszyła Ghostface'a. Który to oczywiście ma nawiązywać do filmów typu Krzyk. I w jednym z odcinków on do niej dzwonił, by ją nastraszyć, ale w czasie rozmowy przez telefon Sara nie dość, że go wytropiła, to jeszcze zamknęła się z nim w domu i to ona go przeraziła. Nie ukryjesz się, ponieważ zacznę cię szukać w twojej własnej piwnicy. Co to? Jesteś tu? Myślałam, że będziesz chciał obejrzeć straszny film, no bo ja uwielbiam straszne filmy. Jak mam być szczery, gdybym zobaczył kogoś z taką miną i facjatą, to też bym się takiej osoby przeraził. Ale co ciekawe, oprócz takich zwykłych odpałów w postaci śledzenia kogoś, to ona miała też dużo gorsze odpały. Bo pewnego razu Tobias jej podpadł, to ona z nerwów chciała ruszyć na niego z kijem baseballowym. I była pod tym względem tak zaparta, że Darwinowi ledwo co udawało mu się ją powstrzymać, żeby ona go nie pobiła. Tak więc póki co śmiało możemy stwierdzić, że Sara to jest maniakalna wariatka, która by niejedną osobę przeraziła swoim zachowaniem. A do tego wszystkiego dodajmy to, że Sara jest postacią niesamowicie wkurzającą. I na samym początku do swoich kwestii dodawała dźwięk z magnetofonu. Jak wam się polodzi? Do tego jeszcze dodajmy ten fakt, że jak w ręce Sary wpadł dziennik Cartoon Network, to ona chciała sprawić, by cały świat wyglądał tak, jak ona chce i żeby każdy w świecie Elmore był w kimś zakochany, ale oczywiście to ona kontrolowała, kto komu się ma podobać. Jak zostało miejsce w dzienniku na ostatnie zdanie, to Sara nim odwróciła wszystko, co wymyśliła i tam zapisała, to kazała pocałować siebie Gumballowi i Darwinowi. Uwielbiam cię, Saro! Ja też! I dlatego zrobię to! Tak więc jak podsumujemy to wszystko, to śmiało możemy stwierdzić, że w żadnej innej kreskówce nie ma drugiej takiej wariatki jak Sara. I pomimo tego, że w kreskówce śmiesznie się to ogląda, to jednak nikt raczej by na swojej drodze nie chciałby trafić na taką osobę jak Sara, która by miała maniakalną psychozę na waszym punkcie. Ode mnie dzisiaj to na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, no i jak zostawicie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, będę mega wdzięczny. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.